Witam na kolejnej prezentacji programu Autodesk Vault, na której przedstawię sposób dodawania do bazy dokumentów innych niż dokumenty CAD-owskie, które powstają w programie Autodesk Inventor czy AutoCAD, oraz sposób zarządzania nimi, wprowadzania zmian, wprowadzania kolejnych wersji. Autodesk Vault integruje się z dokumentami czy z aplikacjami z pakietu Microsoft Office. Pojawia się kolejna zakładka Autodesk Vault. Jest to zarówno Excel, Word czy Outlook i PowerPoint. I w tej krótkiej prezentacji pokażę Państwu, jak pracować z tego typu dokumentami. Mając na przykład jakiś dokument w programie Word, jak to będzie jakaś przykładowa instrukcja obsługi, po zalogowaniu do Autodesk Vault wpisuję plik do repozytorium. Mamy dostępne te same opcje co w Inventorze czy w AutoCADzie, czyli zachować plik jako wypisany, zamknij plik i usuń kopię roboczą. Możemy sobie dodać jakiś komentarz. Wybieram OK i dokument zostaje dodany do ścieżki, w której został zapisany. Patrząc do bazy Autodesk Vault, widzimy, że w katalogu dokumenty pojawił nam się nowy dokument. Został on od razu zakwalifikowany do kategorii jako dokumenty biurowe na podstawie reguł, które pokazywałem na jednej z wcześniejszych prezentacji. Taka sama informacja jak w przypadku plików CAD-owskich, czyli historia oraz podgląd dokumentu. Dokładnie na tej samej zasadzie możemy dodać jakiś dokument z programu Microsoft Excel. Za tym razem sobie ten dokument usunę. Pojawia się nam kolejny dokument. Co istotne, co może nam przyspieszyć pracę, jest automatycznie generowany podgląd takich dokumentów. W Volcie nie musimy tych dokumentów otwierać w zewnętrznej aplikacji. Dołożę tutaj kolumnę wersja, aby widzieć kolejne zmiany, kolejne wersje dokumentu. O, właśnie. Czyli mamy jeden i drugi dokument w wersji pierwszej. I teraz spróbuję sobie wprowadzić jakieś zmiany do tej przykładowej instrukcji obsługi. Tak i punkt drugi. Próbując zapisać dokument, oczywiście program na to nie pozwoli, ponieważ dokument nie jest wypisany. Muszę sobie go wypisać z Autodesk Vault. I w tym momencie mogę już swobodnie dokument zapisać po wprowadzeniu zmian i wpisać kolejną jego wersję. Tak, tu mamy już drugą wersję dokumentu i widzimy zmiany. Dokładnie taka sama zasada dotyczy maili. Również możemy maile dodawać do Volta. Przed czym nas to uchroni? No, maile mają to do siebie, że czasami giną. Przez przypadek możemy przy okazji czyszczenia skrzynki pocztowej je wykasować. Natomiast po dodaniu maila do
repozytorium, no praktycznie nie ma szans na to, żeby nam taki dokument zaginął. I mamy dodanego maila i oczywiście jest też generowany podgląd takiego maila. To były dokumenty z pakietu Office, który się integruje z którym integruje się Autodesk Vault. Natomiast co z dokumentami, które powstają czy są edytowane w aplikacjach, które nie mają takiej wtyczki, do których Vault nie ma wtyczki? Nie ma problemu, możemy takie pliki dodawać do bazy bezpośrednio z Autodesk Vault. Klikamy ikonkę Dodaj pliki. Możemy sobie wybrać. Wcześniej przygotowałem tutaj PDF-a z rysunkiem. Wybieramy sobie takiego PDF-a. I jest on również dodawany do bazy. Również mamy generowany podgląd. Pytanie, co w sytuacji, kiedy pojawia się nowa wersja takiego dokumentu, który powstaje w aplikacji, z którą Autodesk Vault się nie integruje. No, sprawa nie jest specjalnie skomplikowana. Wystarczy, że wypiszemy taki dokument z tą różnicą, że pobierzemy prawo do jego edycji, natomiast ja nie pobiorę samego dokumentu do obszaru roboczego na komputerze. Pobiorę tylko i wyłącznie prawa do jego edycji. No, coś tak. Jest plik wypisany. I teraz zrobię taką operację. Przejdę do folderu roboczego. Trochę zmniejszę okno. Tutaj mam przygotowaną wersję tego samego dokumentu z małymi poprawkami. Umieszczę go w katalogu, w którym powinien być ten PDF z bazy. Tak, i w tym momencie programowi Autodesk Vault wydaje się, że powstała nowa wersja tego dokumentu. W tym momencie wystarczy wykonać operację wpisz. Usunę kopię roboczą i mamy kolejną wersję w repozytorium. Jak popatrzymy na podgląd, tutaj widzicie Państwo, może lepiej będzie widać w historii. Jak na pierwszej wersji, w pierwszej wersji nie było wymiarów. W drugiej wersji tego dokumentu są dodane wymiary. Tak wygląda zasada dodawania dokumentów spoza aplikacji CAD-owskich, z którymi, czy dokumentów z aplikacji Microsoft Office, z którymi Autodesk Vault się nie integruje. To wszystko na tej prezentacji. Zapraszam do oglądnięcia następnych prezentacji.